Książki. Magazyn do słuchania. Zapraszam Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. Kolejne wydanie Książek Magazynu do Słuchania książkowego podcastu wyborczej i Książek Magazynu do Czytania. W tym tygodniu będziemy rozmawiać o książce o której e, mówię to z pełną odpowiedzialnością, e, powinniśmy dyskutować, powinniśmy ją czytać. I książka robi ogromne wrażenie i bardzo się cieszę, że powstała to po pierwsze, a po drugie, że autorka, a właściwie współautorka zgodziła się być naszą gościnią Katarzyna Michalczak. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Książka Dzień dobry. nosi tytuł Mnie również. Synu, jesteś. Kotem. Dojdziemy do wyjaśnienia tego tytułu, jeżeli pozwolisz i państwa pozwolą, ale na początku bym chciał, byśmy określili, w jakiej znajdujemy się sytuacji. To znaczy nie, że siedzimy w studiu nagraniowym i prowadzimy rozmowę o tym, co wydałaś, tylko dlaczego ta książka w ogóle powstała, a właściwie jak to było możliwe, że ona powstała. Dlatego, że wydaje mi się, że mogło wydarzyć się wiele, byśmy jej nie mogli przeczytać. Tak się stało, że ja poczułam, będąc w relacji z Radkiem, że to jest moment, w którym. Zresztą piszę to w książce, w którym już się nie wstydzę i to było dla mnie bardzo ważne uczucie. Radek to syn, dodajmy. Tak, Radek to syn, który bardzo intensywnie występuje w książce. I ta relacja nasza doszła do takiego momentu, w którym zaczęłam mieć uczucie, że jestem przez niego widziana. I. Bardzo wyraźnie poczułam takie pragnienie, żeby opowiedzieć o swoim doświadczeniu, dlatego że ja Radkowi y, w swojej głowie opowiadałam o tym doświadczeniu macierzyństwa względem niego y, od kilku dobrych lat, nocami. Więc y, pomyślałam, że to jest ten moment, kiedy chciałabym opowiedzieć o tym szerzej. Ta książka ma kilka bardzo ważnych i takich przeszywających momentów, i właśnie jeden z nich to ten, o którym mówisz na końcu, taki moment radości. Przyznajesz, właściwie mówisz do niego, piszesz, widzisz mnie i traktujesz to jako swój ogromny sukces, jako szczęście. Ale myślę, że dla tych wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać tego tekstu, i nie do końca jeszcze rozpoznają sytuację twoją prywatną, o której piszesz, musimy wyjaśnić wciąż na początku rozmowy, jak to możliwe, żeby syn matki nie dostrzegał. No, tak się złożyło. Taki, Taki mój los. Mój syn jest w spektrum autyzmu. To się okazało dopiero po dosyć długich latach, kiedy on miał 9, prawie 10 lat. I jako osoba w spektrum autyzmu ma mm, specyficzne, y, nie takie, do jakiego jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni, y, podejście między innymi do relacji. A tak się złożyło, że ma taką matkę, dla której relacja, czyli mnie, jest bardzo ważna i bycie widzianą w relacji, to jest jedna z podstaw mojego funkcjonowania. Y, dlatego no, myśmy się tak. Y, zupełnie spotkali jako osoby z dosyć skrajnie różnymi potrzebami, jeśli chodzi o wchodzenie w relacje, bo Radek też chce wchodzić w relacje, tylko na zupełnie innych zasadach y, niż ja. I przez te lata y, uczyliśmy się siebie nawzajem. Ja się uczyłam jego jako matka, więc też uczyłam się y, wychowywać go, postępować z nim, jako z dzieckiem. Ale on też wykonał bardzo dużą pracę, żeby zrozumieć, że ja chcę być widziana, to po pierwsze, a po drugie, jak, w jaki sposób ja chciałabym być przez niego widziana. I no, to była dla niego ogromna praca. Skoro mówisz o relacjach, to pozwól, że zapytam, bo ta książka jest bardzo intymna. Nie ma sensu tego ukrywać. I sposób, w jakim opowiadasz już teraz na samym początku, też jest bardzo intymny. Czym dla Ciebie jest relacja, a właściwie na czym Ci w relacjach zależy? I czego Ci przez te lata w kontakcie z własnym dzieckiem pierwotnym brakowało? Relacja jest dla mnie mm, rzeczywiście wchodzeniem jakoś nawzajem w swoją intymność, na tyle, na ile osoby nawzajem sobie na to pozwalają. I mm, to jest jakiegoś rodzaju bycie razem, właśnie z uwzględnieniem widzenia siebie nawzajem i z uwzględnieniem tego, czego każda osoba chce. Y, jakoś potrzebuje. tworzenia też takiego, tej trzeciej wartości. Bardzo mi się podoba takie podejście do definiowania relacji, że właśnie ona staje się czymś trzecim w stosunku do tych dwóch osób, które ją tworzą. I kiedy w ten sposób popatrzę sobie na relację, to znajduję bardzo dużo nadziei ym, w, tym, w tym tworzeniu relacji, bo ona zawsze może Jakoś ulec przeobrażeniu, zmianie pod kątem takim, żeby lepiej, bardziej odpowiadać osobom, które ją tworzą. A w jaki sposób? Pewnie będzie dużo pytań dla ciebie oczywistych, ale pamiętajmy o tym, że ta książka została napisana nie tylko po to, żebyś ty mogła wypowiedzieć co to, co czujesz i to, z czym się od wielu lat to biorę w bardzo szeroki cudzysłów, bo nie sądzę chyba, żebyś myślała o tym jako o zmaganiu. Raczej. Co próbujesz zrozumieć i co, w czym chcesz się odnaleźć. No ale dla wielu osób ta książka może być i twoja opowieść rodzajem wskazówki, wstępu do zrozumienia zachowania bliskich osób, postawiania się o diagnozę, a też na przykład znacznie bardziej uważnego przyglądania się własnym dzieciom, bo przecież na to też zwróciłem uwagę w czasie lektury. Nam się zwykle wydaje, że jeżeli my jesteśmy Neurotypowi, czyli jak powiedziałaś, zachowujemy się tak jak zazwyczaj uważa się, że powinien zachowywać się człowiek, to wcale nie oznacza, że nasze dzieci muszą być neurotypowe. To często nie idzie w parze. I wściekamy się na nie, jesteśmy źli, że nie zachowują się tak jak my, jak tego wymaga społeczeństwo, zasady przyjęte, powszechnie panujące itd. Więc właśnie wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby o tym powiedzieć, że ta książka też jest. No, jakiegoś rodzaju pomocą dla tych, którzy być może szukają zrozumienia. E, chciałem wrócić, bo tak się teraz rozpowiedziałem, rozgadałem i, i być może na chwilę zgubiłem wątek, ale chciałem powiedzieć o tym, że może dobrze by było, gdybyśmy jeszcze powiedzieli na Twoim przykładzie, w jaki sposób to niewidzenie się przez lata wyglądało. To znaczy, co pozwoliło Ci sądzić, że mimo że przebywasz w jednym pomieszczeniu ze swoim synem, na przykład jecie wspólnie obiad, to tak naprawdę przebywacie w dwóch równoległych światach? Ja najpierw chciałabym się odnieść do tego, co przed chwilą jeszcze mówiłeś, a mianowicie tego, że ja, można powiedzieć, że się odsłoniłam w tej książce, opowiedziałam o swoim intymnym doświadczeniu i o wielu. Bardzo trudnych też przeżyciach. Ja ogólnie mam takie podejście do odsłaniania się w literaturze czy w jakichkolwiek dziełach kultury, że korzystanie z doświadczeń y, osobistych y, w tworzonych dziełach kultury w tym korzystaniu tak naprawdę nie widzę nic niepokojącego o tyle, o ile. Celem, który przyświeca, jest albo oczywiście cel twórczy, artystyczny, albo yy, taki cel, którym jest podzielenie się z innymi, po to, żeby dać im możliwość jakiegoś przejrzenia się w doświadczeniu danej jednostki. I też między innymi dlatego zdecydowałam się napisać tę książkę, bo doszłam do wniosku, że skoro ja dysponuję takim narzędziem, jakim jest pisanie, i mam dostęp do tego, żeby um, ująć tę historię, opowieść o moich i o naszych zradkiem przeżyciach w taki sposób, żeby ona się dobrze czytała, a co za tym idzie, docierała do osób, które potrzebują takiej historii, no to naprawdę warto, żebym z tego narzędzia skorzystała. A teraz o tym byciu niewidzianą, mimo że siedzi się obok. To jest dla mnie do tej pory bardzo trudne, bo mm, ja przez lata życia z radkiem nauczyłam się po prostu całkowicie chować ego. Jeżeli siedzę przy obiedzie z moim dzieckiem, które dajmy na to ma akurat 11 lat, Radek ma już 18, ale bardzo dobrze pamiętam y, rozmaite okresy z czasów, kiedy był młodszy. I na przykład mówię dowolną rzecz, że nie wiem, podaj mi ziemniaki, yy, i moje dziecko zaczyna się ze mną kłócić, yy, dlaczego ono ma mi podać ziemniaki. Przecież dzień wcześniej ja nie chciałam mu podać ziemniaków, i co z tego, że miałam argument, że akurat pracuję, jeżeli to jest niesprawiedliwe i tak w ogóle to je, jemu się nie chce wstawać, i dlaczego ja nie mogę sobie sama wstać? I tak dalej, i tak dalej. I, I też, też od, razu, od razu, jak to jakoś relacjonuję, to zaczynam wpadać w takie poczucie winy, że teraz po prostu jakoś oskarżam radka i po prostu przedrzeźniam to, w jaki sposób on mówi. Ale to też nie o to chodzi, bo to, w jaki sposób ja się emocjonuję teraz opowiadaniem o tych doświadczeniach, dla mnie świadczy o tym, jak bardzo takie trudne, dojmująco trudne są dla mnie sytuacje, w których Radek tak jakby. Mm, nie chcę odruchowo uwzględniać moich potrzeb, ale ja się nauczyłam tego, że to nie jest jego zła wola, i to bardzo wiele mnie kosztowało, żeby y, przyjąć to założenie na samym początku, y, y, że, że to, że on nie chce mi podać tych ziemniaków, nie bierze się z tego, że myśli sobie, moja matka jest beznadziejna, nigdy jej w niczym nie pomogę. Tylko naprawdę to, na czym on się skupia w tym momencie, to nie są akurat moje potrzeby, tylko na przykład chęć yy, posiadania poczucia, że wszystko jest urządzone fair. Albo na przykład w danym momencie myśli sobie o jakiejś swojej sprawie związanej ze swoimi rozlicznymi i bardzo intensywnymi zainteresowaniami, jak fantazy. A ty RPG. mu wchodzisz z ziemniakami? W a ja świat? nagle tak, a ja mhm. nagle chcę jakichś ziemniaków, i to w ogóle jest zupełnie, nie ma się nijak do niczego. I dopiero kiedy ja wyjdę z tego swojego pragnienia, potrzeby i tego poczucia rozgoryczenia, że oto właśnie ktoś mnie najbliższy odrzucił z taką drobną sprawą, i zacznę mu tłumaczyć, o co mi chodzi, dlaczego ja potrzebuję tych ziemniaków, no to. Często po pół godzinie hmm, dojdziemy, dojdziemy do momentu, w którym on mi te ziemniaki poda, i to jest takie moje małe zwycięstwo, ale też nie w takim sensie, że zwycięstwo nad, nad radkiem, tylko właśnie zwycięstwo w tej pracy korelacji. I też ta, ta historia z ziemniakami to jest historia sprzed lat, dlatego że teraz już bym takiej historii nie opowiedziała, bo Radek podaje ziemniaki. I to też jest, uważam, jego zwycięstwo nad y, swoim sposobem funkcjonowania, który nie jest korzystny dla jego miejsca w świecie, wśród ludzi. I on to też potrzebował niesamowicie przewalić w swojej głowie, m, żeby dojść do tego, że no tak. To jest bez sensu, bo jeżeli mamie zależy na tym i na tym, a ja jej nie chcę tego dawać, konsekwentnie nie chcę jej tego dawać, no to do czego nas to doprowadzi? Że się od siebie zaczniemy oddalać, odwracać, a ja przecież chcę być blisko z tą osobą, ona jest dla mnie ważna. I po prostu jego taka praca dzień w dzień nad tym, żeby zauważać inne osoby, żeby się zastanawiać, czego ktoś akurat potrzebuje. Czego ktoś by sobie może życzył, no jest naprawdę niesłychana. A też jednocześnie to jest mm, to, żeby on przepracował te, to, w jaki sposób funkcjonuje w relacji, też jest możliwe tylko do pewnego stopnia. No bo ja już dawno pogodziłam się z tym, że moje dziecko na 99% nie zaproponuje mi samo z siebie zrobienia herbaty. Ale na przykład też nauczyliśmy się już, że jeżeli ja bym bardzo chciała, że jeżeli jest taka sytuacja, że ja bym bardzo chciała herbaty, bo nie wiem, leżę pod kocem i czuję, że bierze mnie przeziębienie, to po prostu mówię mu to wprost. Radek, chciałabym, żebyś mi zaproponował zrobienie herbaty. No i on wtedy w zależności od tego, w jakiej jest w tym momencie sytuacji, czy jest czymś zajęty czy nie, to się na to decyduje albo nie, ale najczęściej mówi: "Aha, no dobrze, może być za 10 minut." No, i za 10 minut rzeczywiście przychodzi i mówi: Czy chcesz herbaty? Przepraszam, że o to zapytam. Właściwie to każde pytanie powinienem tak rozpoczynać, bo wiem, że rozmawiamy o bardzo intymnych sprawach, ale książka zachęca i Twoja otwartość. Ale teraz myślę o tym, bo to jest osobny wątek rozmowy, do którego obiecuję: wrócimy. Jak funkcjonować w towarzystwie osób z diagnozą, a w ogóle jak brzmi diagnoza, bo tego nie powiedzieliśmy, jak to zostało zdiagnozowane. No, kiedy Radek dostawał diagnozę, to jeszcze były y, nazewnictwo y, zespołu Aspergera. Mhm. Więc on po prostu dostał diagnozę zespołu Aspergera i ona jest odnawiana rzeczywiście y, w tym duchu. Natomiast właściwie ja sama nie wiem, dlatego że on teraz na kolejnym etapie edukacji będzie miał y, ponawianą diagnozę i prawdopodobnie dostanie już y, spektrum autyzmu. I w, y, diagnozy spektrum autyzmu o tyle, o ile się orientuje, można y, dostać w stopniu lekkim, umiarkowanym albo y, jakimś mocnym czy dużym. Silnym, tak. tak. Y, zresztą to jest ciekawe i o tym też dowiedziałem się z Kasi książki, że teraz nie używa się właściwie już potocznie. Ona jest przyjęta, funkcjonuje, ale nie sięga się po nią celowo. Nazwy zespołu Aspergera, ponieważ Asperger był zbrodniarzem nazistowskim, o czym wielu spośród nas pewnie nie wie. Ale wracam do pytania, które było wcześniej. Tak technicznie, jak już wyrazisz życzenie, prośbę, że chcesz, żeby syn zaproponował ci teraz zrobienie herbaty. W momencie, w którym czujesz, że bierzecie przeziębienie i że prawdopodobnie będziesz miała lekką gorączkę, będziesz osłabiona i no, potrzebujesz jakiegoś rodzaju troski. To, czy u niego na dysku twardym ta sytuacja zapisze się jako już stała i będzie wiedział, że tak może dobrze by było, żeby postępował? Czy za każdym razem trzeba to powtórzyć? I to w ogóle nie jest zarzut, to jest raczej kwestia zrozumienia, jak działa mózg takiej osoby. Z mojego doświadczenia z moim synem mogę powiedzieć, że za każdym razem potrzebuję to powtórzyć. Ja. Natomiast też oczywiście nie chciałabym ekstrapolować tej wiedzy na wszystkie inne osoby w spektrum, bo znam takie osoby, które mają diagnozę i doskonale sobie zdają sprawę, że fajnie jest zapytać o zrobienie herbaty, kiedy ktoś y, leży pod tym kocem, y, trzęsąc się w gorączce. Natomiast po prostu. Radek dla niego takie rzeczy nie są ważne. Ja nawet z nim rozmawiam. Mam nadzieję, że to co powiem teraz nie będzie jakimś przekroczeniem naszej umowy, bo mamy taką umowę, żebym jak najmniej w wywiadach mówiła o tym co on i dlaczego on, bo on już on uważa, że już wystarczająco powiedział w książce i nie jest zainteresowany mówieniem więcej. Natomiast chodzi mi o to, że Redek nawet mi y, mówił całkiem niedawno, że dla niego takie y, drobne y, przejawy, wydaje mi się, że też mówi to w książce, drobne przejawy troski po prostu nie są istotne. I my często bardzo rozmawiamy o takich niuansach, y, co jest tą troską na przykład dla mnie, co ja najbardziej cenię sobie jako okazywanie troski. I widzę, że on się stara zapamiętywać sobie to, co na przykład dla mamy jest ważne i fajne. I, i na przykład już właśnie od jakiegoś czasu zagaja ze mną rozmowę, pyta się o, o to na przykład, jak mi minął dzień, ale też jakoś widzę, że stara się przypomnieć sobie czy mu mówiłam o jakiejś trudnej rzeczy ostatnio, i czy może o nią zapytać. Ale jego umysł po prostu błądzi zupełnie gdzie indziej. On jest bardzo w historiach właśnie z RPG, czyli Role Playing Games, które uwielbia i uwielbia, to... wejdę ci w słowo, przepraszam, jako osoba po lekturze książki, ponieważ tam ma kontrolę nad całym światem, właściwie tworzy go w taki sposób, w jaki chce, żeby on wyglądał, prawda? Tak, tak, to jest y, naprawdę niesamowite dla mnie. I y, y, y on to przyznał, że tak jest i y, że y, 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 zna zasady, które rządzą tym światem. Te zasady są bardzo mocno skodyfikowane, opisane. On mi nawet pokazywał kilka programów, w których tworzy światy, tworzy postacie, tworzy y, zestaw wydarzeń, które mają się pojawić w jego opowieści i w obrębie tych bardzo określonych punktów, on może sobie tworzyć rzeczy niestworzone, po prostu nie, trudne do wyobrażenia, no bo to są jakieś postacie elfy, trolle, elfo trolle, które nie wiem, pochodzą tak naprawdę z czwartego wymiaru, sprzed 60 tysięcy lat. I, I to jest właśnie ta fantazja i różne niesamowitości, których on nie zaznaje w rzeczywistości, ale jednocześnie to jest bardzo wszystko y, spodziewane. On w obrębie bardzo różnych y, elementów zupełnie nieznanych może się poruszać w sposób bezpieczny. Właśnie, czyli to, co jest przewidywalne, y, ma swoje ramy. Nie narusza jego poczucia bezpieczeństwa, tak? To znaczy, w dużej mierze, powtarzalność daje to poczucie bezpieczeństwa. Mm, tak, powtarzalność i też możliwość zajrzenia w każdy zakątek, w każdy kącik jakiejś sprawy w dowolnym momencie. A w życiu realnym tak nie jest. Chciałem zapytać, czy diagnoza przyszła tam w imieniu tych, którzy jeszcze nie czytali: Synu, jesteś kotem. Przyszła wcześnie czy za późno? Późno. Przyszła naprawdę późno. Jak na to, ile się wcześniej namęczyliśmy z radkiem. No ale co? No dobrze, że przyszła przynajmniej, bo, bo jednocześnie przyszła też w takim momencie, w którym naprawdę już wszystkie inne sposoby moje naradzenie sobie z tą sytuacją, w której byliśmy, i wszystkie starania radka, jakie on wkładał, yy, wszystkie sposoby na, na te starania, one się już wyczerpały. Namęczyliśmy się, tak mówisz? Co to znaczy? No, zdecydowanie mam uczucie, że to była w dużej mierze męka. To nasze wspólne życie, kiedy Radek był dzieckiem, bo yy, każdy z nas czegoś chciało, ale to było coś zupełnie innego niż to drugie mogło mu dać. A jednocześnie ja. Mogę mówić ze swojego własnego punktu, jako ta, która była w roli matki. Ja odpowiadałam za to dziecko, odpowiadałam też za jego edukację, jakieś tworzenie jego miejsca w świecie, i było bardzo trudno znaleźć to miejsce dla niego, dlatego że on z jednej strony był bardzo inteligentny, widać było po nim rozmaite zdolności, a z drugiej strony. W ogóle było tak, jakby on nie chciał współpracować w ogóle z edukacją, z systemem edukacyjnym, tak jakby odwrócił się do niego, do całego systemu plecami i powiedział: Ja sobie będę teraz grać w to, co mam ochotę grać. I jakieś takie próby odwrócenia radka ku temu systemowi były bardzo trudne, bo okazało się, że tak naprawdę to system się potrzebuje dopasować do jego potrzeb. Mhm. A znajomi, rodzina, Hmm. E... no, miałam znajomych i rodzinę. E... Też po prostu no, diagnoza to jest dla mnie przynajmniej, to jest taka wartość, która sprawia, że również i znajomi i rodzina zaczynają wiedzieć o co chodzi, na czym polega ten problem. Dlatego, że do tego momentu, kiedy, do momentu gdy nie dostaliśmy diagnozy... No ty byłaś, powiedzmy to wprost, matką oskarżoną o to, że dziecka nie umie wychować, prawda? Tak, zdecydowanie. I może nie to, że przez najbliższe mi osoby, ale jednak też widziałam, że mm, gdzieś tam czai się taka sugestia, że może Kasia, ty z czymś przesadzasz, że może y, po prostu właśnie go zaniedbujesz, albo zaniedbałaś. I to też było splecione z tym, że ja sama dla siebie do tej pory jestem przekonana, że w którymś momencie radka zaniedbałam, rzeczywiście. Tylko, że to są dwie różne rzeczy. To, jak ja go wychowywałam i to, że on po prostu ma bardzo specyficzne trudności, i te sprawy się splotły, sprawiając, że to nasze życie było takie trudne. A powiedz, skoro możemy wykorzystać naszą rozmowę i wasze niełatwe doświadczenia y, dla innych, no bo też y, ta książka pełni pewnie w jakimś sensie rolę terapeutyczną dla waszej dwójki i dla waszych bliskich, dla taty, radka, dla twojego obecnego partnera, dla waszego wspólnego dziecka. Ty wszystko o tym piszesz. Myślę, że to jest właściwie dla wszystkich w jakimś sensie uwalniające, ale też jest na rynku dostępna i na pewno po bardzo dobrych recenzjach i mam nadzieję, że też po naszej rozmowie znajdą się kolejni czytelnicy, kolejne czytelniczki. Więc wykorzystajmy tę rozmowę też na przykład po to, żeby powiedzieć rodzicom, dzieci, o których inni mówią, uważają, że zachowują się dziwnie albo że sobie szkoła nie może z nimi poradzić, jakie objawy, jakie symptomy, jaki rodzaj zachowań może wskazywać, że warto byłoby się skonsultować i być może postarać o diagnozę, która umówmy się wcale nie musi być najgorszym z możliwych wyroków. Ja myślę, że hmm, jeżeli się ma wątpliwość, czy czasem dziecko nie jest w spektrum, to warto hmm, zastanowić się, w jaki sposób ono funkcjonuje w świecie społecznym. Jak nawiązuje relacje z koleżankami, kolegami? Czy bawi się w taki sposób, że włącza inne osoby, czy raczej skupia się na przedmiotach? Czy na przykład odgrywa rolę? Czy bawi się w jakieś teatrzyki albo takie zabawy, że tam w domek, czy też raczej skupia się na swoich kolekcjach i na analizowaniu coraz bardziej wynikliwym, jakichś konkretnych dziedzin, bo, bo, bo to też tak słucham sama siebie i myślę sobie, że może być tak, że będą dzieci, które nie będą miały tego typu trudności, to znaczy, które nie będą, nie dostaną ostatecznie diagnozy, że są w spektrum, a ich rodzice może mają poczucie, że na przykład dzieci lubią się bawić same, czy że właśnie nie mają jakichś głębokich więzi z rówieśnikami. Tylko, że ja myślę, że ważnym aspektem jest to, jak rodzice się czują, będąc z tym dzieckiem. W świecie społecznym? Czy mają takie poczucie, że kurczę, no ono naprawdę nie przystaje. Inne dzieci się y, właśnie bawią, y, jakoś rozumieją nawzajem, nawiązują te kontakty, a to moje dziecko próbuje, ale nie do końca wie o co chodzi, nie do końca rozumie. I to też jest bardzo trudne, dlatego że y, rozwój taki społeczny dzieci y, gdzieś tam. Oczywiście zaczyna się od urodzenia, ale jakoś intensyfikuje się w wieku tam półtora roku. I do mniej więcej czwartego roku życia dzieci mogą robić naprawdę zupełnie, bardzo różne rzeczy, które są y, całkowicie rozwojowe. Więc, no, ja, ja po prostu zaczęłam jakoś y, odpowiadać na Twoje pytanie i jakoś próbować y, skonstruować taką poradę, ale. Złapałam się na tym, że ja po prostu sama jestem w kropce. Że ja do dzisiaj mam takie poczucie, że jestem specjalistką od radka mojego syna, ale nie jestem specjalistką od spektrum autyzmu. I dla mnie to jest temat zupełnie niezmierzony, dlatego że ja właściwie do tej pory mm, nie do końca rozumiem, jak to działa. Nie do końca jakoś zinternalizowałam jeszcze tą. To, to ten fakt, że osoby, które są w spektrum, bardziej przetwarzają świat przez intelekt, niż przez cokolwiek innego. Yy, czy I właściwie nawet się zastanawiam, czy, czy to jest uprawnione, żeby w ten sposób to nazwać, bo może ja sobie to nazywam tak sama dla siebie. Yy, I oczywiście, że czytałam najróżniejsze źródła, tylko, że yy, te sprawy są bardzo ze sobą na różne sposoby splecione. Ja w ogóle uważam, że tak naprawdę jesteśmy u progu y, badań dotyczących tego, jak funkcjonują ludzkie mózgi, mm -hmm. i teraz mówimy o spektrum autyzmu, ale podejrzewam, że za 5-10 lat będziemy mówić o jeszcze kolejnych jakichś spektrach, które są po prostu kolejnymi wymiarami na tej siatce, dzięki której będziemy, będzie nam łatwiej rozpoznawać nasze y, mózgi i też to, w jaki sposób my jesteśmy w stanie funkcjonować i jakoś performować, a w jaki sposób nie. A skoro mówimy jeszcze o doświadczeniach własnych, co było dla Ciebie najbardziej niepokojące albo najbardziej nie do zniesienia w zachowaniu własnego dziecka? Co było dla Ciebie taką sytuacją graniczną, która sprawiła, że już wiedziałaś, że musisz udać się po jakąś fachową pomoc, bo nie będziesz w stanie sobie poradzić, a jednocześnie masz Poczucie i przekonanie, że zrobiłaś naprawdę wiele. Takich sytuacji było kilka. One się jakoś kumulowały. Najtrudniejsze dla mnie było to poczucie, że nie jestem w stanie dotrzeć do tego człowieka, że po prostu nie rozumiemy się. I no, pamiętam, na przykład jak Radek mi ukradł pieniądze z portfela. Bo chciał sobie kupić tam chipsy czy lody, i on naprawdę nie widział w tym nic złego. Miał chyba 10 lat, po prostu uważał, że yy, no, on potrzebował pieniędzy, ja mu nie chciałam tych pieniędzy dać, więc znalazł, gdzie mogą kryć się pieniądze i sobie je wyciągnął. I ja wtedy się zorientowałam, że on nie zinternalizował normy, że to nie jest tak, że on chciał przeciwko tej normie. Wystąpić, bo tak sobie wymyślił, tylko on po prostu nie do końca to załapał. Że my w naszym społeczeństwie nie zabieramy bez wiedzy innym osobom pieniędzy. Czyli jego mózg wytworzył e, potrzebę celu i teraz chodziło o to, że trzeba ją zrealizować. I to nie jest istotne, czy są jakieś rodzaje ograniczeń, bo staram się też zrozumieć, jak to funkcjonuje. E, ograniczenia, nakazy, zakazy. To jest właściwie w jakimś sensie do zrozumienia i budzące podziw, że chciał, to zrobił wszystko, żeby tak się stało. Tak, i to też jest tak, że, bo mm, on jako osoba w spektrum bardzo liczy się z zasadami, i jest to dla niego bardzo ważne, żeby tych zasad przestrzegać, więc to też nie jest tak, że osoby w spektrum mm, nic sobie nie robią z zasad. Tylko akurat ta zasada, że się nie kradnie i że w ogóle istnieje coś takiego jak y, y, ukraść, y, nie została. Po prostu jemu wprowadzona, dlatego że on w naszym wspólnym życiu nigdy nie spotkał się z taką sytuacją, że ktoś komuś coś kradnie. Gdyby się spotkał, to pewnie wtedy byłaby okazja, żeby mu to jakoś wyjaśnić, przedstawić i po prostu wytłumaczyć, że tak właśnie się nie robi. A on akurat nie napotkał takiej sytuacji i pewnie też, nie wiem, w swoim życiu szkolnym, nie napotkał takiej sytuacji, w której ktoś komuś coś zabrał bez pytania albo nie zwrócił na nią uwagi i ja właśnie sobie uświadomiłam, że ja mu tej zasady nie nazwałam. Yy, więc też znowu tutaj wracałam do siebie, yy, bo ja bardzo dużo, bardzo dużo czasu przeznaczyłam na to, żeby Radkowi nazywać zasady. No tak, ale nie możesz mieć do siebie pretensji, dlatego, że człowiek uczy się przez doświadczenia. Póki nie no nie dojdzie... każdy człowiek właśnie no, ale... wygląda. Tak, ale chodzi mi o to, że my zakładamy, że tak jest, prawda? Że dopóki nie masz yy bezpośredniej styczności z e, sytuacją kradzieży, to możesz zakładać, że do niej nie dojdzie, więc nie chcesz komuś, kto dorasta, obciążać głowy taką sytuacją potencjalną. To znaczy reagujesz w momencie, w którym coś takiego się przydarza, albo z twojej winy, albo ty jesteś ofiarą. Więc wydaje mi się, że po prostu też nie można sobie stworzyć w głowie listy 135 zasad, które wbijasz dziecku do głowy, kiedy ono dorasta, bo zawsze na jakimś polu możesz ponieść porażkę albo czegoś nie zauważyć. To jest moim zdaniem bardzo ludzkie i typowe dla wszystkich. Nie, no pewnie, ale to po pierwsze, myślę, że jest tak, że jako matka ja często jakoś daję się wepchnąć w to poczucie winy i ono się we mnie pojawia. I to jest jedna rzecz, że ono też pewnie będzie mi towarzyszyć po prostu. Tak długo, jak będę żyć, bo ono jest jakoś tam w naszym społeczeństwie związane z byciem matką od samego początku, się nią stawania. Ale druga rzecz jest taka, że ja wtedy już znałam diagnozę radka, więc we mnie było bardzo dużo żalu do niego w tamtej sytuacji, a on naprawdę nie wiedział, o co mi chodzi. Dlaczego ty mama masz do mnie pretensje? No wziąłem sobie pieniądze, dlaczego to jest dla ciebie takie straszne? I ja zrozumiałam, że robię założenie, że on ma to, to właśnie wspólne uniwersum zasad, że on je ze mną dzieli. A okazało się, że ponieważ to nie było dla niego w ogóle istotne, on nie zwracał na to uwagi, zwracał uwagę na zupełnie inne rzeczy, to po prostu nie wykształcił sobie takiej zasady. I tak było też z wieloma innymi rzeczami w naszym wspólnym życiu. I ja rzeczywiście no, jakoś czułam się w obowiązku y, mu te rzeczy wyjaśniać. A powiedz, jak było z agresją, bo piszesz też o tym, że był taki moment, w którym zorientowałaś się, że on bardzo jasno określa reguły tego. Co chce, a czego nie chce, i bardzo agresywnie reaguje w sytuacji, kiedy ktoś te reguły przekracza. To było w takim wieku, no, raczej dziecięcym, ale że też agresja w jakimś sensie była jego sposobem na obronę. A z drugiej strony, to było ciekawe, i też myślałem o tym, jak wiele jeszcze nie wiemy. Piszesz o, no, znowu jakiejś niezwykle poruszającej scenie, w której odbywają się urodziny twojego syna. I nagle okazuje się, że cała grupa kolegów, która na te urodziny przyszła, wyśmiewa go, szarpie go za bluzę, e, ciągnie za kaptur, szturcha. A jemu mimo wszystko daje to jakieś poczucie bezpieczeństwa, bo przynajmniej to jest świat, który on okiełznał. W tamtej sytuacji wydaje mi się, że bardziej było tak, że Radek nie rozumiał tego, że. To nie jest zabawa ze strony tych chłopców. Tak, ale potem w, jego, w jednej z jego wypowiedzi, za chwilę powiemy, jak ta książka jest skonstruowana, on się do tego odnosi. I właśnie mówi, że, prawda, że jakoś mimo wszystko było to dla niego bardziej zrozumiałe niż sytuacja, gdyby nagle ten świat się rozpadł. Ten z kolegami, którzy nawet jakoś tam, bo był też taki moment, w którym zastanawiała się nad przeniesieniem syna z klasy do klasy, żeby nie był właśnie traktowany w sposób niegodny, a on właściwie wolał. Do tej klasy dalej chodzić, bo przynajmniej skoro mówimy o ramach i zasadach, wiedział, czego się tam może spodziewać i na to reagować, a nie znowu wchodzić w jakąś nową relację z innymi ludźmi. No, Radek zresztą to mówi też w książce, że bardzo późno się zorientował, że ludzie mają też swoje granice i gdzie oni je mają i że to jest jakimś wyzwaniem, za każdym razem wchodząc w. Interakcje z ludźmi, tych granic szukać, jakoś sprawdzać. I z tym też związana była kwestia agresji. On te granice notorycznie przekraczał jako małe dziecko granice swoich kolegów, koleżanek i też dorosłych osób bo to był taki impuls. Chcę coś osiągnąć, bam. Biorę kij i bam. Chcę zaprotestować przeciwko czemuś, co ktoś robi. Biorę kamień i bam. I on, kiedy wychodził z tego emocjonalnego impulsu i zaczynał ze mną rozmawiać, ja mu tłumaczyłam, Radek, przecież to kolegę koleżanka boli, nie rób tak, tak się nie robi i tak dalej, to on kiwał głową i mówił, tak, mamo, już rozumiem, tak, nie będę bić. A potem znowu, przychodził następny dzień i on znowu to robił, dlatego, że było mu bardzo trudno połączyć te dwa światy, świat jego impulsów, trudnych do okiełznania i świat tego... Intelektualnego y, rozpracowywania pewnych zachowań i zjawisk, to było mu całkowicie dostępne, żeby rozpracować intelektualnie. Natomiast połączenie, które dla osób neurotypowych jest po prostu odruchowe, y, u niego w sposób no, bardzo powolny i trudny się wyrabiało. Połączenie tego świata intelektu i świata impulsów, żeby móc zapanować nad swoimi impulsami. Więc o swoje granice bardzo wyraźnie dbał, no ale właśnie skoro nie widział granic innych, no to było mu tak naprawdę bardzo łatwo chwycić za jakieś narzędzie, czy nawet podnieść rękę, żeby zawalczyć o siebie. A gdy mówimy o granicach, to chciałem o jeszcze jedną rzecz zapytać o dotyk, bo to jest też myślę, bardzo istotne, kwestia wyznaczenia przez osoby w spektrum e, dostępu do ich cielesności. Ty o tym wspominasz, myślę, że to jest doświadczenie wielu osób, które znają kogoś w spektrum autyzmu, są z nimi w bliższych lub dalszych relacjach, że często jest tak, że takie osoby budują wokół siebie jakiś rodzaj osłony i bardzo źle reagują na spontaniczny dotyk, na takie uznawane znowu tu cudzysłów albo nie normalne przytulenie. E, jakiś rodzaj okazywania emocji przez ciało. Tego też się trzeba nauczyć, prawda? E, tak, chociaż akurat w przypadku radka to było dosyć specyficzne, dlatego że on jako dziecko od początku hmm, swojego dzieciństwa bardzo lubił się przytulać. I teraz, jak o tym myślę, to uświadamiam sobie, że to było rzeczywiście no, takie przytulanie się na jego warunkach, czyli wtedy, kiedy nie chciał, no, to się nie przytulał i i nie chciał, nie wiem, dotyku, a wtedy, kiedy chciał, to po prostu na mnie wchodził. No, ale znowu, ja mm, nie zorientowałam się, że to jest jakaś sprawa odchodząca od normy, czy od tego, jak zazwyczaj y, dzieci funkcjonują. Po raczej zakładałam, że to jest super. No, dziecko właśnie umie postawić granice. wtedy, kiedy nie chce, to się nie przytula, a wtedy, kiedy chce, to się przytula bardzo. I ja bardzo późno zaczęłam w ogóle czerpać taką przyjemność bliskościową z przytulania się z radkiem, dlatego że on miał trudności w wyczuciu właśnie tej granicy, od której przytulanie, czy głaskanie, czy jakieś okazywanie czułości, takie dotykiem, staje się nieprzyjemne dla tej drugiej osoby, czyli w moim doświadczeniu dla mnie. I nawet ostatnio właśnie o tym rozmawialiśmy i też piszę o tym w książce, że Radek y, no, po prostu wchodził na mnie, wieszał się na mnie, y, nie wiem, no tak, że aż zaciągała mi się skóra, że mi było trudno oddychać. Y, jakoś, no nie wiem, to było takie... Y, bez jakiegoś takiego wyczucia i skupienia się na tym, y, co mnie się może z tym dziać. I to było też nie tylko ze mną, dlatego że ja no, byłam jego mamą, więc też y, na dużo sobie pozwalałam, i po prostu w dosyć późnym momencie tej nieprzyjemnej interakcji mówiłam, że Radek zejdź już ze mnie, przestań się na mnie wieszać, ale tego było bardzo dużo też. Natomiast on potrafił w ten sposób przekraczać granice cielesne osób, których na przykład nie znał. I coś tam mu się wydało, że jakaś osoba jest fajna, miła, to właśnie wejdzie jej na kolana. I jak dziecko dwuletnie wchodzi komuś nieznajomemu na kolana, to to jest bardzo urocze. W odbiorze społecznym. Czteroletnie to jest miłe, sześcioletnie no fajnie, fajnie, ale ośmioletnie dziecko na kolana wchodzące komuś, kogo nie zna, no to już jest taka sytuacja, w której y, ludzie y, są z dosyć zdziwieni i mogą się czuć niekomfortowo, a Radek tego y, w ogóle nie ogarniał, po prostu nie zdawał sobie z tego sprawy, więc potem po takiej sytuacji. Mieliśmy znowu rozmowę, podczas której ja mu tłumaczyłam, wyjaśniałam. On też nie zawsze wiedział, o co mi chodzi. Często mieliśmy taki etap, że właśnie on się na mnie wściekał albo obrażał i dopiero potem wracaliśmy znowu do tego tłumaczenia. Mm. No, ale w końcu jakoś się nauczył, bo mogę powiedzieć teraz z ręką na sercu, że przytulanie się z Radkiem jest bardzo miłe i takie ciepłe. I... I, I też właśnie to jest taka najprostsza rzecz. Wydaje nam się, yy, ponieważ żyjemy w społeczeństwie neurotypowym, że przytulanie to jest w ogóle naturalny odruch. A okazuje się, że niekoniecznie. I wiem, że mój syn wykonał pracę naprawdę dużą pracę nad sobą, żeby teraz móc przytulać się tak, jak większość ludzi się przytula odruchowo, miło, nie za mocno, nie za lekko, tak, żeby to był. Fajny, wspierający przytulas. Masz wrażenie, Kasiu, że państwo, myślę system, myślę sposób organizacji życia na różnych poziomach, e, zaczęło w ostatnich latach od jakiegoś czasu sprzyjać osobom z spektrum autyzmu albo bliskim tych osób? Czy to jest zwykle wciąż walka bardzo prywatna? Nie wiem, czy walka jest dobrym słowem, raczej radzenie sobie z tym wszystkim, prawda? Myślę, że to jest taka sprawa, że mamy w Polsce niezbędne minimum. I to też bardzo zależy od instytucji, z jaką się akurat będzie miało kontakt, bo różne są poradnie, na różne sposoby jest przeprowadzany na przykład proces diagnozy. Mimo, że on jest skodyfikowany i są pewne określone kroki które są konieczne w jego obrębie, no to po prostu y, jedna poradnia y, będzie przyjazna na przykład osobom w spektrum, a druga poradnia będzie stawała okoniem i, i nie będzie jakby działała w jakiś sposób przychylny. Jest tak, że jest tam, istnieje y, jakiś, y, jakaś pula narzędzi pomocowych, które rodzice dzieci w spektrum dostają od państwa, ale ja mam takie poczucie, że na to, jak ogromne są potrzeby, zarówno dzieci, i to dzieci, i w systemie edukacji, i w systemie domowym, rodzinnym, jak i rodziców, to jak na to, jak ogromne są te potrzeby, to naprawdę to jest kropla w morzu, dlatego że owszem, istnieje instytucjonalna pomoc dla Dzieci i młodzieży w spektrum, ale pomoc dla rodziców czy dla osób opiekujących się tymi dziećmi jest naprawdę bardzo mało rozwinięta. A przecież to właśnie te osoby, które opiekują się dziećmi w spektrum, one najbardziej potrzebują pomocy, żeby móc pomagać dalej dzieciom. I ja, nie wiem, te 10 lat temu szukałam jakiejś pomocy, no to znalazłam po prostu. Wsparcie dla rodziców, dzieci z zespołem Aspergera, które w moim pojęciu naprawdę miało się nijak do wsparcia, którego ja potrzebowałam. I no, z rozmów z rodzicami dzieci z Spektrum mogę właśnie wyciągnąć taki wniosek, że po prostu no mamy jakąś pomoc, ale w większości jesteśmy zostawieni sami sobie. Nie jestem osobą wykształconą. W tym względzie, żeby używać najbardziej odpowiedniego słownictwa, za co przepraszam ciebie i słuchaczki i słuchaczy, ale postaram się to jakoś obrazowo w pytaniu zawrzeć teraz. Czy istnieje jeden wzór zachowań osób w spektrum autyzmu? Myślę o tych osobach, które wcześniej dostały diagnozę, że to zespół Asperger'a, to znaczy, czy można Twoją książkę, doświadczenia Twojego syna przyłożyć do każdej innej osoby. Czy też jest tak, że możemy mówić o jakiejś bazie, o fundamencie, natomiast coś, co charakteryzuje radka, w przypadku innej osoby będącej w tej samej sytuacji, neuronietypowej, będzie wyglądało, zachowanie będzie skrajnie przeciwne? Zdecydowanie to drugie. No i to jest też dodatkowa trudność ze spektrum autyzmu, bo ono no jest spektrum, więc osoby, które są zdiagnozowane pod tym kątem, bardzo często prezentują zupełnie różne sposoby w ogóle zachowania, a to się wiąże też z tym i wynika z tego, że one stworzyły sobie bardzo różnorodne sposoby radzenia sobie w naszym społeczeństwie. I myślę, że taką tą podstawą, o której powiedziałeś, jest to, że osoby w spektrum mają szeroko zakrojone trudności społeczne. Bo też i bycie w spektrum jest y, y, określone jako niepełnosprawność społeczna. Czyli bardzo często zdarzy się, że taka osoba w spektrum no, będzie miała trudności w tym, żeby jakoś y, rozpoznać y, jakąś określoną sytuację społeczną. Co o sobie... Neurotypowej nie sprawia żadnego problemu. Będzie miała trudności często w dogadaniu się z innymi osobami, w takim zrozumieniu, czego się od niej oczekuje. I myślę, że, że no, spektrum to jest yy, no, dla mnie bardzo przedziwna jakaś cecha umysłu, która sprawia, że osoba, która ją ma, po prostu funkcjonuje jak dla mnie, zupełnie inaczej niż my przywykliśmy. Zakładać, że funkcjonuje człowiek. To znaczy skupia się na swoich zainteresowaniach, jakichś pasjach, mniej na tym, jak działa siatka ludzi wokół niej. I też to, co dla mnie jest ważne, to, to rozróżnienie pomiędzy osobami dorosłymi w spektrum a dziećmi. Dlatego, że osoby dorosłe w spektrum już przeszły socjalizację i ta socjalizacja była dla nich Mniej lub bardziej bolesna i mniej lub bardziej skuteczna w takim sensie, że nauczyły się jakoś odnajdywać w tych oczekiwaniach społecznych, a dzieci są w trakcie socjalizacji. I też y, to sprawia, że my mamy bardzo duże szanse im pomóc, jeszcze zanim przeżyją bardzo, bardzo trudne doświadczenia związane z tym, że po prostu. No, nie wiedzą, o co chodzi. I jeżeli znajdą się tacy dorośli, którzy zaczną im pokazywać, o co chodzi w tym świecie społecznym, no to jest, jest naprawdę duża szansa, że dzieciom będzie łatwiej. Natomiast dorośli już przeżyli te swoje traumy w socjalizacji, i teraz jakby no, potrzebują być może, jeżeli na przykład dostają diagnozę w dorosłości, potrzebują jakiegoś rodzaju resocjalizacji, żeby zrozumieć, co na przykład jakie błędy względem siebie samych i swoich potrzeb popełniają. Bo też ja jakoś wychodzę z takiego założenia, że życie w ogóle z ludźmi to jest cały czas takie dogadywanie się pomiędzy moimi potrzebami, jak one wyglądają, jakie chciałabym je widzieć zrealizowane, a potrzebami i oczekiwaniami innych ludzi. I dla osoby w spektrum wydaje mi się, cały ten proces wygląda inaczej niż dla mnie. Na przykład mogą nie dostrzegać potrzeb i mogą też nie dostrzegać oczekiwań. Ale na przykład bardzo, bardzo, bardzo chcieć je rozpoznać i rozpoznawać je zupełnie opacznie. To ja teraz wrócę do tego, o czym wspominałem na początku. Wyjaśnijmy tytuł. Synu jesteś kotem. Ja jestem uczulona na koty. I? No, tak się złożyło, że mój syn jest kotem. Przypominam, że uczulenie na koty oznacza uczulenie na enzymy w ślinie kotów i nie da się odczulić na wszystkie koty świata. Tytuł wziął się stąd, że Radek po prostu często w jakichś takich chwilach naszej wspólnej dobrej zabawy powtarzał mi, Ja to jestem kotem. O, ja to tego nie rozumiem, bo ja jestem kotem i ja w ogóle wszystko mam gdzieś i sobie chodzę i macham ogonem, jak jestem niezadowolony. I ja się zaczęłam nad tym zastanawiać i doszłam do wniosku, że yy, to jest yy, no, dobra metafora tego naszego wspólnego życia. Podobnie jak dobrą metaforą jest, że jesteśmy nawzajem dla siebie kosmitami. Jest dla mnie tak, tak pociągająca relacja z nim i tak bardzo chciałabym być z nim blisko i jakoś właśnie tworzyć wspólny świat. Więc jest, można tutaj przykładając do tej metafory, jest po prostu y, miły, puchaty i wydaje się taki przystępny, a tak naprawdę chodzi swoimi drogami, i daje się głaskać tylko wtedy, kiedy on się na to decyduje. I mam poczucie, że cały czas próbujemy się poznać nawzajem, ale tak naprawdę nigdy, czy znaczy też no, nie chcę mówić nigdy, ale to jest moje jakieś takie wrażenie teraz, że nigdy nie przekroczymy pewnej yy, granicy, poza którą będziemy mogli powiedzieć sobie nawzajem, że tak, rozumiem cię, już naprawdę wiem o co tobie chodzi w życiu, bo ja właściwie każdego dnia potrzebuję na nowo. Orientować się, o co radkowi chodzi w życiu, i każdego dnia sobie przypominać, że, a okej, okay, czyli on tego nie chce, ale to, tego chce, czyli ja zakładałam niesłusznie. No i to tak jak właśnie z kotem, który wydaje się y, zwierzęciem domowym, a tak naprawdę jest dziki. A myślisz czasem o tym, że kiedyś przecież no, wyjdzie z tego domowego gniazda. Czy będzie w stanie stworzyć trwałą relację z kimś, kto zrozumie jego potrzeby? To wielkie pytanie. Ja w to bardzo wierzę i wiem też, że Radek potrzebuje bardzo określonych typów osób wokół siebie i wierzę, że taką osobę znajdzie. Natomiast zobaczymy, co pokaże przyszłość i też. Nie, nie czuję się w prawie jakoś rozsądzać i roztrząsać akurat te kwestie, jak Radek będzie wchodził w relacje, jakieś takie naprawdę intymne. Mogę powiedzieć, że bardzo mu kibicuję i że na tyle, na ile go znam, i wiem, ile on potrafi nad sobą pracować, kiedy mu zależy na relacji, to naprawdę jest ogromna szansa. Że będzie super. To wspaniale po prostu. a teraz. Na początku rozmowy przedstawiłem cię jako współautorkę tej książki. Synu, jesteś kotem, jest tak stworzone przez ciebie i przez twojego syna, że to jest twoja opowieść, do której Radek czasami się włącza, dodaje od siebie kilka zdań, więc w jakimś sensie jest recenzentem tego, co napisałaś. Jest też osobny rozdział, w którym on właściwie o sobie opowiada, odpowiadając na pytania, które jak rozumiem, zagadnienia, które przed nim e, położyłaś na kartce, sformułowałaś. Bałaś się tego, że to nie wyjdzie, w sensie, że on ci wywróci do głowy nogami cały pomysł na książkę i powie, nie chcę, żebyśmy jednak o tym opowiadali innym? Mm, trochę się tego bałam, ale jednocześnie też jak widziałam jego. Swego rodzaju zapalenie się do tego pomysłu, na tyle na ile mogę uradka widzieć zapalenie się do pomysłu, który nie jest związany z rpg to byłam pełna jakiejś takiej dobrej myśli na temat tego projektu. To mówimy o tych RPG -grach tak trochę uśmiechając się, ale na przykład myślę, że to jest bardzo ważny sposób na wprowadzanie takich osób w dorosłość i czuje się ok w świecie, bo wspominasz też o tym, że na przykład dzięki takim grom on się nauczył języka, bo w tworzeniu postaci i własnego świata w grze z kimś było mu to potrzebne. Gdyby to był nakaz szkolny, to prawdopodobnie byłby przeciwny. Przepraszam to jako PS. No ja sobie tutaj z przekąsem mówię o RPGach z pozycji osoby, która pragnie, żeby Radek regularnie wynosił śmieci, a one zawsze przegrywają z RPGami, więc wiadomo, że... Ja nie jestem jakoś niesamowicie zachwycona tym, jak to wygląda, ale tak naprawdę, jeśli mam przedstawić swoją postawę względem zainteresowania radka, no to super. No, to jest dla mnie niesamowite, że on potrafi naprawdę tak bardzo, bardzo mocno w coś wejść i się całkowicie temu oddać. Ja to bardzo podziwiam i, i bardzo mnie to fascynuje. I tak wszedł też w tę książkę? E, nie, w tę książkę tak nie wszedł. Niestety, e, pisanie tej książki e, pod koniec zwłaszcza zaczęło przypominać e, nasze sytuacje związane ze szkołą, dlatego że e, powtórzył się ten e, schemat, że ja Radka po prostu gonię z jakimś plikiem i błagam go niemalże, żeby wreszcie się ze mną dzisiaj spotkał i żebyśmy porozmawiali, a on po prostu wymyśla najróżniejsze. E, powody, dla których tego nie będzie robić, ale w końcu się zgadzał i w końcu bardzo fajnie nam się spędzało czas yy, na tych rozmowach. Radka to po prostu bardzo yy, męczyło, tak drenowało, dlatego że on, co zresztą mówi w książce, żeby móc mi odpowiadać na te najróżniejsze pytania, które mu zadawałam, naprawdę potrzebował jakoś sięgnąć w głąb siebie, czego do tej pory nie robił. Więc to było dla niego bardzo męczące, i on potrzebował sobie potem po takim seansie naszej rozmowy odpocząć przynajmniej kilka dni. No ale właśnie tak jak powiedziałam, kiedy już rozmawialiśmy i siedzieliśmy sobie i on mi mówił różne rzeczy, albo ja mu czytałam fragmenty książki i prosiłam go, żeby się do tego odniósł. To to był naprawdę niezwykły czas i bardzo nas zbliżył do siebie, i to jest coś, co mnie zaskoczyło. Bo ja chyba o tym nie myślałam, że to się aż tak dalece wydarzy, że my naprawdę właśnie zobaczymy siebie nawzajem. I, i po tej książce y, nasza relacja się zmieniła, przeobraziła się. I to mi się też łączy z tym, że on wszedł w dorosłość taką formalną, i no, mam takie poczucie, że to jest, to jest inna relacja niż była przed napisaniem książki. Bardziej taka świadoma siebie nawzajem, cieplejsza po prostu. Synu, jesteś kotem. Taki jest tytuł tej książki. Napisała ją Katarzyna Michalczak, która była gościnią tego odcinka naszego podcastu. Dziękuję ci za rozmowę i dziękuję ci za książkę bardzo. Bardzo dziękuję. I oczywiście pozdrowienia dla syna. Dzięki, przekażę. Michał Nogaś, do usłyszenia. Książki. Magazyn do słuchania.